Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na kolejny dzień z cyklu Dnia Judaizmu w naszej szkole, Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. Ten dzień jest rozciągnięty na dwa dni. Wczoraj gościliśmy tutaj księdza arcybiskupa, metropolitę poznańskiego, Stanisława Gądeckiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zaangażowanego także w dialog międzyreligijny, szczególnie z judaizmem. Dzisiaj drugi dzień, który ma swoje takie dwie płaszczyzny. Jedna to refleksja tutaj w auli, którą poprowadzi pani profesor Rivka Halperin, którą bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Pani profesor jest doktorem filologii, jest pracownikiem Princeton University i tutaj u nas w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej pracuje od samego początku z przerwą i naucza tutaj praktycznej nauki języka hebrajskiego. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nie tylko prowadzi dydaktykę, ale także animuje tę szkołę w wielu płaszczyznach. Także jak zobaczymy dzisiaj w płaszczyźnie szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego. Wykład, jaki pani profesor przygotowała wespół z młodzieżą, jak tutaj widzę, jest poświęcony Jerozolimie, wiecznemu miastu, to znaczy Jerozolima wczoraj i dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tego, co przygotowane, a po wykładzie o godzinie 19 do kościoła zapraszam na nabożeństwo w ramach Dnia Dialogu z Judaizmem. Ten dzień, może tak jeszcze dopowiem dla tych, którzy nie uczestniczyli wczoraj w tym spotkaniu z księdzem arcybiskupem, jest w 1997 roku powołany do istnienia, do obchodzenia, aby pogłębić świadomość naszych korzeni żydowskich i także zbliżyć się tak po ludzku w ramach takiego ogólnoludzkiego braterstwa czy partnerstwa. Wszystkich zapraszam do wysłuchania tego wykładu. Życzę wielu ciekawych wrażeń i głębokich refleksji. Zapraszam serdecznie. To witam wszystkich i tak jak widzicie, ja mam tu z jednej strony i z drugiej strony bardzo piękne młode ludzie i to są nasze już owoce, nie szkodzi, ale to jest owoc Jerozolimy, ja myślę, że to się łączy bardzo fajnie. Jedna rzecz jest, że musimy wszystko jakoś bardzo szybko, bo mamy tylko 45 minut i popróbujemy i myślę, że się uda nam też. A chcę powiedzieć z góry, że ten wykład jest wspólna nasza praca i tak jak w kontynuacji tego, co arcybiskup wczoraj mówił, jest bardzo ważne, żeby pójść do ludzi, żeby z nimi się dzielić z wiedzą i miłoby mi to, ja myślę, bardzo fajnie i na pewno trzeba dalej jeszcze pchać i próbować, bo nasza wiedza przechodzi do naszych studentów, a od nich oni są najlepsi ambasadorzy, co mamy i w świecie już, i w Polsce, i tak to powinno być. I myślę, że to miał może arcybiskup wczoraj też na myśli, ale ja mam tego bardzo, bardzo dobrze i przez cały czas. To jest nasz temat dzisiaj i to będzie multimedialna taka prezentacja. Tu jest teza i ja ją wytłumaczę zaraz, bo bym chciała, żeby ludzie wyszli stąd dzisiaj i wiedzieli, że nie tylko widzieliśmy obrazy i słuchaliśmy fajną muzykę, tylko tu jest jakaś teza. A teza jest taka, co mówi, że my będziemy oglądać podróż jedną, co jest historyczna, i centralny udział stolicy Jerozolimy w tej podróży, ale druga podróż jest mniej ważniejsza i to jest podróż wynawienia, a development wiedzy i mądrości w judaizmu. I bardzo się cieszę, że właśnie mam okazję wytłumaczyć, pokazać
I też przez obrazy, bo to jest ważne, żeby zrozumieć ten bardzo ważny temat. Dobra, zaczniemy z Jerozolimą. I bardzo piękna wygląda Jerozolima, jest pod światłem, pod słońcem, słońce, tak po południu powiemy. I od razu widzimy jeszcze jeden slajd, co jest ważny i może o wiele ważniejszy, bo jest wizyta historyczna. Wizyta papieża, rok 2000. Symboliczna wizyta, żeby świat widział i wiedział, że on tam jest, na ziemi świętej. We are very excited to be in Jerusalem when the Pope is there. I think this is a great moment in history. We want peace for all nations. I'm really happy he came. He's come in peace. Peace, pokój na cały świat. I może pokój wyjdzie z Jerozolimy, tak ufamy, tak myślimy. A papież powiedział właśnie, że wolność z tego, co widzicie tu, nie jest tylko to, co możemy robić, tylko to jest to, co musimy robić czasami. I nieraz nie jest tak łatwo. Bardzo piękna piosenka będzie o Ofri Chazy. I ona to śpiewała na okazji historycznego momentu, kiedy Jerozolima się zrobiła jedno miasto. Proszę słuchać. Oh,
zbiór nauczenia judaizmu i zobaczymy może później troszeczkę na to jeszcze czegoś. Pisze, że Bóg dzielił piękność świata, między inne rzeczy, co dzielił. I jego decyzja była, to pisze Miszna, także musieli tego akceptować. Po hebrajsku to jest Asaraka bin Jardula Olam, Tisza Kibla Jerusalem Wechad Olam Kulo. A to znaczy, że 9 miary tej piękności dostała Jerozolima i jeden ostatni podzielił cały świat. To rozumiecie, że to jest troszkę tak. A Jerozolima jest święta, tak jak wiemy, dla wszystkich religii. Jest święta i bardzo ważna w tradycji żydowskiej. I to była stolica króla Dawida. I widzimy cytadelę Dawida dzisiaj, co widać z różnych miejscach Jerozolimy. Nie ma co powiedzieć, znamy tradycję chrześcijańską i wiemy, że tam wiele się działo. Wiele, wiele zdarzeń byli tam, co są łączone z religią chrześcijańską. Góra Olive, Mount Olive, co jest znów bardzo ważna w tradycji żydowskiej i też katolickiej. To jest zrozumiałe. Via Dolorosa, jak można zwiedzić Jerozolimę, żeby nie przejść tam na te kamienie, gdzie Jezus chodził, jego ostatnia droga. Ale także jest święta dla muzułmanów. I nie tylko to, miast, te zbytki świętne i ważne są bardzo, bardzo bliskie. Także można z jednym kopem być na ziemi, z tradycji żydowskiej, a z drugiej szczególnie ten mask El-Aqsa, co według tradycji żydowskiej, tam Abraham poświęcił jego syna i przez to później Bóg twierdził, że to musi być to miejsce, gdzie świątynia stanie z czasem. Teraz nasi studenci pomogą nam bardzo pięknie, bo oni się uczą tego wszystkiego, tak jak powiedziałam wcześniej. Ale na początek będziemy mieli taki filmik, co daje w takim ogólnym sposobie historię żydowską. I to jest właśnie ta podróż historyczna. A później oni będą bardzo pięknie tłumaczyć, bo to przychodzi bardzo szybko. I chcemy, żeby z wiedzą, to jest nasze słowo dzisiaj, jesteśmy nauczycieli, wiedza jest bardzo ważna, żeby wy wyszliście stąd z wiedzą. To pierwsze, widzimy ten filmik, a później będzie tłumaczenie tego wszystkiego, bo to jest bardzo szybkie. Jerusalem. A historical journey through archaeology and art. Jerusalem. A mosaic of different peoples, faiths, and nationalities. Nevertheless, despite this diversity, under the sovereignty of Israel, Jerusalem is a city that works. But has it always been this way? The first historical mention of Jerusalem is in the Bible, in the era of the Patriarchs. King David declares Jerusalem as Israel's capital, known from that point on also as Zion. His son King Solomon builds the first temple. But the temple is destroyed by the Babylonians, and Jews are exiled. King Cyrus's declaration enables the Jews to return and rebuild the temple. Alexander the Great's conquests include Jerusalem,
successors desecrate the temple. Which leads to the Maccabees' revolt against the Greeks' imposition of Hellenism. The Roman Empire seizes control, and King Herod renovates the temple. A large-scale revolt against a corrupt and vicious Roman reign fails. The second temple is destroyed, and the Jews are banned from Jerusalem. 60 years pass, and Bar Kokhba leads another revolt for the freedom of Jerusalem. But it fails after 3 years of battle. Jews are banned from the city, renamed by the Romans Aelia Capitolina, in order to eradicate its Jewish heritage. Roman Emperor Constantine converts to Christianity and reinforces the ban on Jews entering Jerusalem. A new religion, Islam, sweeps through the Middle East. Non-Muslims are declared second-class citizens. Crusaders conquer Jerusalem in a bloodbath of Jews and Muslims. 2,000 Jews are burnt alive in the main synagogue, and the city is depopulated of its previous inhabitants. The first organized mass Jewish return arrives from France and England. The Mamluks defeat the Christian kingdom of Jerusalem, and building and renovating of synagogues and churches is banned. The great Mishnah commentator, Rabbi Ovadia of Bartanura, settles in Jerusalem. The Ottoman Empire takes over, imposing restrictions on Jews and Christians, and Sultan Suleiman rebuilds the walls. But as the empire declines, Jerusalem is badly neglected. Still, the Jewish people stream back, build new neighborhoods, and re-establish their majority by 1863. World War I breaks out. The Ottoman Empire collapses and makes room for a new Middle East. The British Foreign Secretary, Arthur James Balfour, declares the establishment of a national home for the Jewish people. Britain receives a mandate to create a Jewish homeland, but forbids Jews from blowing the shofar or reading holy scrolls at the Western Wall. Thousands of Muslims are incited to unleash an attack against Jews in Jerusalem and Hebron. 86 Jews are brutally murdered, hundreds are wounded. UN Resolution 181 declares Jerusalem as a corpus separatum, a separate entity. A Jewish state is declared as Jerusalem is put under siege, conquered, and divided. 58 synagogues are destroyed and desecrated. Harsh limitations are imposed on Jews and Christians for 19 years. In the Six-Day War, Jerusalem is reunited and freedom and equality are restored. Throughout history, only Israel has... Historia Izraela zaczyna się od patriarchów Abrahama, Izaka i Jakuba. Za panowania króla Dawida, który żył około 1000 lat przed naszą erą, Izraelici podporządkowali sobie zbrojnie inne plemiona, zamieszkujące tereny Kanaanu i zdobyli Jerozolimy i zrobili ją swą państwową i religijną stolicą, tradycyjna nazwa której była Syjon. Pierwsza świątynia powstała w latach 966-959 przed naszą erą, za czasów króla Salomona, który podobno wzniósł ją w ciągu 7 lat na miejscu wskazanym uprzednio przez króla Dawida na wzgórzu Moria, w północno-wschodniej części Jerozolimy, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze na żądanie Boga Jahwe swego syna Izaaka. Pierwsza świątynia została zniszczona przez wojska babilońskiego króla Nabuchodonozora II, w 587 roku przed naszą erą. Po zniszczeniu świątyni część elit państwowych i religijnych, ponad 4000 osób, była uprowadzona w niewolę do Babilonii. Powrót Izraelitów do swojej ojczyzny był możliwy dopiero po 538 roku przed naszą erą, za zgodą perskiego króla Cyrusa, który podbił Babilon.
Po zburzeniu pierwszej świątyni i powrocie z niewoli babilońskiej wzniesiono drugą świątynię, o wiele skromniejszą, później kilkakrotnie przebudowywaną. W świątyni tej nie było już Arki Przymierza, jednak było tam Sancta Sanctorum, pomieszczenie za zasłoną, w którym mieszkał Bóg i do którego, podobnie jak niegdyś do pomieszczenia z Arką, nie wolno było nikomu wchodzić. W 332 roku przed naszą erą wojska macedońsko-greckie Aleksandra Macedońskiego podbiły Judę, która poddała się bez walki. Juda weszła w skład prowincji nazwanej Syrią Dolną, czyli Celesyrią. Stolicą prowincji zostało miasto Samaria. W ramach Celesyrii Juda była autonomiczną eparchią ze stolicą Jerozolimy. To Grecy zmienili nazwy Judy na Judeę. W 167 roku przed naszą erą król Antioch IV Epifanes postanowił przymusowo schelenizować obornych Żydów. Dekretem królewskim zakazano obrzezanie, święcenie szabatów i obchodzenie świąt. W odpowiedź na to wybuchło powstanie Machabeuszy. Jakie skończyło okres profanacji i który Żydzi teraz czczą świętem Chanuki? 10 lat później Syria zawarła porozumienie z Machabeuszami, przyznając Żydom w Judei znaczne przywileje. Powstało państwo Machabeuszy, które było rozrywane wewnętrznymi sporami i walkami zwalczających się stronnictw. W przebieg tych walk włączyli się Rzymianie, kładąc kres niepodległości Judei. Za panowania Heroda Wielkiego druga świątynia została rozebrana i wybudowana na nowo. Prace trwały 10 lat, ostatecznie zostały ukończone około 20 roku przed naszą erą. Od tego czasu świątynia była nazywana świątynią Heroda. Okazałość świątyni opisał Józef Flawiusz w Wojnie Żydowskiej, a w Talmudzie zachowała się następująca wzmianka. Ten, kto nigdy nie widział świątyni Heroda, nigdy w swym życiu nie widział wspaniałej budowli. Wojna żydowska rozpoczęła się od wybuchu żydowskiego powstania przeciw panowaniu rzymskiemu w Judei. Powstańcze walki przemieniły się w regularną wojnę, która zakończyła się klęską Żydów i doprowadziła do zniszczenia całego kraju. Józef Flawiusz podaje, że podczas wojny żydowskiej zginęło 1 100 000 ludzi, ale jak wiemy, jego liczba jest wyolbrzymiona i współcześni historycy oceniają liczbę ofiar na 80 000. Po zburzeniu Jerozolimy cesarz Wespasjan ogłosił Judei swoją własnością prywatną. Na wiosnę 73 roku upadła ostatnia żydowska twierdza Masada, w której samobójstwo popełniło około 1 000 Żydów. W 132 roku wybuchło kolejne powstanie żydowskie, na czele którego stanął Szymon bar Kochba. Powstanie nie miało sukcesu. Jerozolima została doszczętnie zniszczona, a na jej miejscu założono rzymskie miasto o nazwie Ilia Capitolina. Rzymianie zmienili nazwy kraju również z Judei na Syria Palestyna, czyli Syria Filistyńska. W roku 638 Jerozolima została zdobyta przez będących od niedawna muzułmanami Arabów. Wraz z arabskim podbojem Żydzi odzyskali prawo wstępu do miasta. Podpisano również traktat z chrześcijańskim patriarchą Sofroniuszem, który zapewnił, że wszystkie chrześcijańskie miejsca Jerozolimy wraz z ludnością będą chronione zgodnie z muzułmańskimi zasadami wiary. Wskazano wówczas na wybudowanie meczetu na wzgórzu świątynnym i meczet nazwano meczetem Umara. Rok 750 to początek rządów Abbasydów w Jerozolimie. W roku 1009 Jerozolima została złupiona przez muzułmanów, a Bazylika Grobu Pańskiego została zburzona. W roku 1096 pod wpływem doniesień o prześladowaniach pielgrzymów, a także próśb o pomoc ze strony Cesarstwa Bizantyjskiego, z zachodniej Europy wyruszyła pierwsza wyprawa krzyżowa w celu wyzwolenia Jerozolimy i Grobu Świętego. Oblężenie Jerozolimy trwające do 1099 roku zakończyło się zdobyciem i rzezią miasta. Ale trochę później Saladyn, kurdyjski sułtan Egiptu i Syrii, pokonał krzyżowców i zdobył Jerozolimy. W 1291 roku sułtan Al-Ashraf Halil wkroczył do stolicy Akko. W ten sposób zakończyła się historia Królestwa Jerozolimskiego. C-
cała Palestyna weszła w skład Sułtanatu Egiptu. Palestyna pod panowaniem Imperium Osmańskiego znajdowała się w latach 1517-1917. W roku 1517 sułtan Selim I Groźny pokonał wojska egipskich Mameluków, a następnie zajął Syrię, Palestynę oraz Egipt. W ten sposób Palestyna znalazła się w Imperium Osmańskim. Podczas I wojny światowej brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur Balfour wydał w 1917 roku tak zwaną deklarację Balfoura, która stwierdzała, że rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie domu dla narodu żydowskiego. Kiedy do władzy przyszedł Hitler i co spowodowało wzrost nazizmu w latach 30., to przyczyniło się do emigracji, podczas której około 250 tysięcy Żydów przybyło do Palestyny. W odpowiedź na to wybuchła arabska rewolta. Theodor Herzl 1860-1904 opublikował artykuł pod tytułem Państwo Żydowskie, Der Judenstaat. Bez głębszej znajomości wcześniejszego ruchu syjonistycznego przekonał on wszystkich, że właśnie znaleziono rozwiązanie kwestii żydowskiej, co doprowadziło do narodzenia się ruchu politycznego syjonizmu, zachęcającego Izraelitów do powrotu do Palestyny. Herzl widział rozwiązanie problemu żydowskiego tylko poprzez utworzenie odrębnego państwa żydowskiego na ziemi Izraela. Mandat brytyjski. Terytorium mandatowe istniejące w latach 1922-1948 utworzone z części terytoriów byłego Imperium Osmańskiego na Bliskim Wschodzie. Po zakończeniu I wojny światowej Liga Narodów starała się zapobiec rozszerzeniu na tych terytoriach kolonializmu. Nie mając jednak żadnej władzy wykonawczej, powierzyła mandat nad Palestyną w ręce Wielkiej Brytanii. W 1921 roku za zgodą Ligi Narodów z terytorium mandatu Palestyny wydzielono obszar położony na wschód od rzeki Jordan, tworząc Emirat Transjordanii. W 1947 roku w ojcowskich planach podziału Palestyny zalecono ustanowienie z miasta i okolic strefy neutralnej pod międzynarodową kontrolą, tak zwany Corpus Separatum. Plan ONZ nie został jednak zrealizowany, ponieważ żydowska Hagana i jordański Legion rozpoczęli walki o przejęcie kontroli nad Jerozolimą. Deklaracja Niepodległości Izraela, Megillat Ha'atzmaut, to akt prawny ogłoszony w dniu 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie, głoszący powstanie na części terytorium byłego brytyjskiego mandatu Palestyny, nowego niepodległego państwa Izrael. Deklaracja została ogłoszona i odczytana przez Dawida Ben-Guriona podczas proklamacji niepodległości Izraela. Koniec wojny przyniósł podzielenie Jerozolimy na dwie części. Wschodnia należała do Transjordanii, a zachodnia do Izraela. Kolejna wojna wybuchła w 1967 roku. Tak jak słyszeliśmy, wojna w roku 1948 była bardzo, bardzo trudna dla Izraela. I z tego co wiemy z wiedzy statystycznej, w całości było w Izraelu mieszkali, żyli 600 tysięcy ludzi, a w tej wojnie zginęli 1/10 tych ludzi zginęła. I to jest statystyka. Także to była okropna wojna i razem z tym Jerozolima też się podzieliła i została podzielona jeszcze 20 lat do roku 1967. A ta piosenka, co słyszymy teraz, określa właśnie tą wojnę i myślę, że warto jest słuchać i zobaczyć te zdjęcia, co są zupełnie oryginalne. Tu ja przechodzę. Stoję koło kamienia.
czarna asfaltowa droga, górki i skały. Wieczór powoli schodzi, wieje morski wiatr. Pierwsza gwiazda świeci z kierunku Beit Makshir, Bab el-Wad. Wiecznie pamiętaj nasze imiona. Wybuchnięcie karawany po drodze do miasta. Obok drogi leżał zmarły, których znaliśmy. Żelazny szkielet milczy, jak i mój przyjaciel. Idę. Przychodzę, nic nie mówiąc. Pamiętam każdego po kolei. Tu walczyliśmy razem, nad jaskiniami i na ziemi. Tu byliśmy razem, jak jedna rodzina. Rozkwitną. Czerwony mak pokryje góry i doły. Ten, co szedł drogą, którą szedliśmy. Nie zapominaj nas, Bab el-Wad. Jerozolimy, tak jak widzimy, symbole, co Żydzi marzyli o nich i marzyli na terytorię, bo to był naród, jeden z bardzo kilka, nie dużo, może jeden od dwóch, co był narodem i nie miał terytorii. Jerozolima, różne obrazy, bardzo piękne, historyczne, uniwersytet, historyczny obraz i dzisiejszy na Mount Scopus, Hadassah, szkoła medycyna i też
szpital bardzo ważny na świecie. Sztuka wytworzy z tego punktu. Wtedy, dzisiaj, ta pierwsza okolica, co była za mułami w Jerozolimie, wybudował ją i popierał ją Sir Moshe Montefiore z Anglii. Knesset dzisiaj, Jerozolima dzisiejsza. Nie można być w Jerozolimie, żeby nie kosztować owoce, warzywa. I jednak to jest bardzo historyczna stolica, miasto jest historyczne, bo do dzisiaj naokoło murach są te bramy, co łączyli Jerozolimię, tak jak powiem, i brama Jafo, tam wychodzi droga, stamtąd do Jafo. A Damesek, co jest na plus, to była droga do Syrii. Także historia i dzisiejsze czasy, wszystkie się razem łączą w Jerozolimie. Tarpiot, droga do Betlechem. Bardzo ważna jest ta proximity do Martwego Morza, bo to są góry Judea i w tych górach bardzo dużo się działo, bo ludzie i filozofi, co nie zgadzali się z tym, co było w centralnej Jerozolimie, szli za Jerozolimie, szli po tych górach. Jest nawet twierdzenie, że może Jezus tam zbywał bardzo długo i tam nauczył się i napisał on i te iseisti i inni. I później wiemy, że tak było naprawdę, bo według tych zwoje, co byli znalezione niedawno temu, powiemy w całości 50-60 lat, wiemy, że to naprawdę tak wszystko było. To jest nasada, ten fortress, co walczyli Żydzi przeciwko Romanów i w końcu nie chcieli wpaść w ich rękach i popełnili samobóstwo. Tak? Ale widzimy, że oni przyszykowali się, mieli wodę, mieli oliwę, mieli zboże i chcieli pokazać świata, że jednak Romani walczyli przeciwko ich przez 3 lata. Zobaczycie teraz te znalezienie tych zwojów. I to jest mały klip, co jest ciekawy. Autentyczne, tak jak pisane jest w Biblii, w książce Ozea, nie tylko ta jedna książka, autentyczny tekst był znaleziony tam w tych górach i w jaskiniach koło Morza Martwego. You are in a very special place. Right now, you are at the Holy of Holies of the Shrine of the Book, where the Dead Sea Scrolls are kept. Let's see. Come with me. I am about to show you our Mona Lisa, the most important cultural treasure of the Jewish nation. Mona Lisa is the great Isaiah scroll, the second largest scroll discovered in Qumran caves, containing all the 66 chapters of the prophet Isaiah you have in our Bibles. Take a look at the manuscript. This is the real Isaiah scroll. It has 2,100 years, and you can read from it. Hazon, Ishayahu ben Amos, Asher Hazar, Yerushalayim, Al-Yehuda. The vision of the prophet Isaiah, mentioning
the city of Jerusalem, the same city that today is located the shrine of the book and wherein the Isaiah scroll is on display. I invite you to read the same words from the Bible on the internet version and to enjoy the content of the prophet Isaiah. Więc tak to wygląda i to było wynalazione tam przy przypadek, bo chłopak Beduin młody szukał jego owce i rzucił jakiś kamień do jaskini takiej i słuchał jakieś echo i wszedł i zobaczył, że tam są te dzbany z tymi skałbami. To nie można naprawdę nawet tego zrozumieć, jak to się pochowało. Tu są te skałby dzisiaj i jest bardzo wielkie badania, dalej są w różnych bardzo ważnych szkołach, a Yad Vashem, rozumiem i nie będziemy mieli czas, ale ja się łączę bardzo z tym obrazem, bo to są te ludzie, co pomagali Żydom i bardzo wiele z nich są z Polacy. I Janusz Poczak dla mnie jest bardzo ważny. Ja myślę, że to jest jeden przykład, że mi funkcjonujemy też w jego sposobie i w jego stylu filozofii edukacyjnej, potrzebuję powiedzieć tak. Ta podróż jest podróż właśnie rozwijania wiedzy i mądrości w judaizmu i o tym bardzo, bardzo się cieszyłam, że mówił wczoraj arcybiskup bardzo pięknie. Mam nadzieję, że wiele z Was byli tu wczoraj, bo to było naprawdę cudowny wykład. Wszystko jest na podstawie Biblii, nie ma powiedzieć. To jest podstawne książki, spisy dla wszystkich, dla całego światu. A później mamy Talmud, co już są te debaty, te dyskusje i też próbowanie, żeby dostosować tego, co pisze w bardzo antycznych czasach na inne czasy. I to się dzieje do dzisiaj, bo dalej są badania, tak wygląda kartka w Talmud i mamy w środku może takie te serce, co jest więcej takie egzotyczne i jaka opowieść, a naokoło te wszystkie debaty, wszystkie dyskusje, to jest Miszna, to jest ta część, to jest naprawdę te serce tego Talmudu. A to jest Gmała, ja nie mogę wejść w to niestety, bo mam bardzo mało czasu, ale nowa epoka jest ta liturgii i znów było używanie języka biblijne, hebrajski, ale na inne cele. Cele byli teraz, żeby prowadzić modlitwy, bo już nie ma świątyni, ale można używać ten język w taki sposób. Filozofia, mądrość jest jedna z nich, filozofów jest Mendelssohn oczywiście w Europie. On już próbował, żeby jakoś ten dialog zrobić między innych języków, hebrajski język, między Biblię i inne religie. A to jest Theodor Herzl. On, ja myślę, że go ja cenię jako pierwszy polityk. Ja myślę, że dzisiaj w Ameryce się używa jego sposoby. On jechał przez cały czas świat, ale nie powiem, że na całym świecie, tylko więcej w Middle East. I on próbował dogadać się z ludźmi i z królami, i z kajzerami, i z fecha ten otomański, żeby żądać. Tło, tak jak wiemy, był proces Dreyfusa, co on czuł, że krzywda okropna się zrobiła tu. Ale to go popchnęło, nawet że on nie był politykiem, on był dramaturg, chciał pisać i tak jak słyszeliśmy, napisał dwie książki. To jest jego wizyta do Jerozolimy. Język hebrajski z czasów biblijnych skoczy na nowe czasy
I to jest Eliezer ben Jehuda, co nasi studenci go znają i muszą go znać, bo my uczymy się nowoczesny język i też biblijny. A on był właśnie ten, co miał bardzo centralną rolę w tym. To jest jego rodzina. Później widzimy ludzie, co zaczęli imigrować do Izraelu. Przedtem tylko marzyli, ale teraz ten cały pomysł, ta idea, że naród może i musi być łączony z ziemią. To naprawdę się stało i do dzisiejszych dniach z Francji jest migracja bardzo duża, ze Stanów jest migracja. I to jest symboliczne zdjęcie, bo nieraz było tak, że młode ludzie z mundurach, z obozów weszli na Okręty i wylądowali w Izraelu. Ale niestety od razu poszli na front. I wiele z nich zginęli. Nawet Niemiec po Boże by wiedział, kto oni byli, bo rodziców nie było. Oni przyjechali, szukali ziemię, chcieli zacząć czegoś nowego. I tak to było. To pokazuje właśnie tę wojnę okropną. Tak jak lwi, jak wilki, 7 krajów arabskich przeciwko tego małego garstka ludzi z Izraelu. To jest mały klip, co pokazuje wyniki. Ale ja bym chciała tylko w zakończeniu, bo wiem, że nie mamy czasu, powiedzieć, że to może wyglądać niby, że to wszystko na superlatywy jest. Ale to nie jest tak. To jest naród w egzystencji takiej, co przechodzi bardzo dużo zmian. To jest w całości 65 lat istnieje kraj Izraela. Dla kraju to jest bardzo, bardzo mało. Tam są błędy, jest wiele, wiele problemów, ale tak samo są cudowne wyniki. I ten fakt, że ja tu jestem i mogę zrobić ten dialog i naprawdę przeprowadzić z taką pomocą cudowną, to ja myślę, że to jest bardzo fajny znak. To ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Ja myślę, że ta prezentacja jest takim, nazwę to entrée do dalszej refleksji, do dalszych badań. Pani profesor wspomniała, że tradycja pobiblijna, czy talmudyczna, rabiniczna jest istotna. No, nie wolno nie wspomnieć o tym, że akurat w tym gmachu, w tej uczelni mamy, to jest nasz biały kruk, mamy Talmud i babiloński, aleksandryjski, tudzież także inne nauczanie rabinów. Stąd też ci, którzy by chcieli szczególnie studiować te kwestie, zapraszamy do biblioteki, zapraszamy na różne spotkania. A teraz no, najważniejszy czas, czas modlitwy o to, żeby pokój stał się mocnym naszym wspólnym udziałem. Zapraszam więc do kościoła, a pani profesor jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję naszym szanownym studentom. Wielkie dzięki. Bardzo prosimy, żeby w miarę szybko udać się do kościoła, ponieważ tak już oczekują na nas, żebyśmy mogli punktualnie rozpocząć.